Warto Wagi listę 500 największych polskich firm. Ja nazywam się Kuba Strzyczkowski, program Trzeci Polskiego Radia, więc będę Państwa takim przewodnikiem po mandrach, mam nadzieję, atrakcjach. Kto wie, być może dla niektórych, mam nadzieję, również wzruszeniem podczas dzisiejszego naszego popołudnia, dzisiejszego wieczoru. Podczas dzisiejszej, proszę Państwa, gali przedstawimy firmy, które okazały się w roku 2008 najbardziej efektywne, krótko mówiąc, najlepsze. Orły, słynne Orły Rzeczpospolitej, wręczymy w trzech kategoriach. Najlepsza firma przemysłowa, najlepsza firma handlowa i usług niefinansowych, wreszcie najlepsza firma usług finansowych. Przygotowaliśmy również dyplom specjalny, dyplom, który wyróżni jedną, jedyną firmę za najlepszy debiut na liście Rzeczpospolitej 500 największych polskich firm. Oczywiście debiut w 2008 roku. Proszę Państwa, 20 lat istnienia gospodarki rynkowej skłoniło redakcję Dziennika Rzeczpospolitej do stworzenia dla czytelników Rzeczpospolitej specjalnego plebiscytu. Zaproponowano 38 osób, które zdaniem dziennikarzy w sposób niezwykły, znaczący zaznaczyły się w ciągu tych ostatnich 20 lat transformacji po to, aby pośród tych 38 osób znaleźć kogoś, kto ponad wszelką wątpliwość zdaniem czytelników Rzeczpospolitej zasługuje na miano człowieka sukcesu 20 lat gospodarki rynkowej. I dzisiaj, podczas naszego spotkania, podczas naszej gali, taką osobę wyróżnioną szczególnie, również Orłem Rzeczpospolitej, poznamy. Uważni obserwatorzy naszego spotkania, a mniemam, że tylko tacy są na sali, zauważyli, że gospodarzem wieczoru jest redakcja Rzeczpospolitej. Witam bardzo pięknie zatem dziennikarzy, redaktora naczelnego Pawła Lisickiego oraz zastępców Pawła Jabłońskiego, odpowiedzialnego za słynne zielone strony. Bardzo wielu naszych gości od tego zaczyna lekturę Dziennika Rzeczpospolita i Piotra Gabriela, współtwórcę rankingu. Z tego co wiem, to redaktor Gabriel jest przyzwyczajony do potężniejszych praw, ale może następnym razem. Proszę Państwa, oczywiście gospodarzem wieczoru jest również wydawca, czyli spółka Press Publica. Witamy pana wiceprezesa Janusza Reitera i pana wiceprezesa Artura Sieranka. Dobry wieczór. Proszę Państwa, zdradzę pewną Państwu tajemnicę. Otóż wyróżnionym wręczymy rzecz jasna orły, ale aby umalić pod koniec kwietnia nasze dzisiejsze spotkanie, tutaj wielki apel mój osobisty do Państwa, aby Państwo za szybko nie uciekali, dlatego że tuż po zakończeniu naszej uroczystości, tej części oficjalnej, połączymy się na żywo z programem Trzecim Polskiego Radia i zaproponujemy Państwu licytację. To rzecz dla mnie niezwykła, bo te licytacje związane z Trójką zazwyczaj, zawsze przeprowadzane są w grudniu. Tutaj, chcąc podkreślić wagę naszego dzisiejszego spotkania, za namową redakcji Rzeczpospolita zaproponujemy Państwu licytację niezwykłych, jak sądzę, przedmiotów. W związku z tym będzie okazja do dobrego uczynku, po prostu. Ale aby Państwu życie nieco utrudnić, to powiem tylko tyle, że nie tylko zgromadzeni na sali będą mieli prawo do uczestnictwa w licytacji, także słuchacze na żywo programu trzeciego. Jako że znajdujemy się rzecz jasna w gronie dżentelmenek i dżentelmenów, w związku z tym proszę się nie denerwować, że na karcie debet albo że nie są akurat Państwo przy gotówce, dlatego że wystarczy dżentelmeńska umowa. W ciągu tygodnia będzie można z Fundacją Świętego Mikołaja, bo na rzecz programu pomocy rodzinnej domom dziecka, na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja licytować będziemy, po prostu będzie się można umówić, odebrać piękne przedmioty, jak sądzę, unikalne i rozliczyć się. Podziękujemy, proszę Państwa, wszyscy partnerowi naszego dzisiejszego spotkania, gali firmie Toyota Motor Poland. Obiecuję Państwu, że moje wystąpienie będzie nieco krótsze niż normalnie wydanie Rzeczpospolitej, tak więc już teraz redaktor naczelny dziennika Paweł Lisicki. Panie redaktorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Rzeczpospolitej. Moje wystąpienie też nie będzie bardzo długie, nie takie jak długa jest nasza gazeta, chcę się ją w całości przeczytać. Witam gości specjalnych, przede wszystkim pana Adama Schoenfelda, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Jestem bardziej miły, że pan minister, mam wrażenie, to od kiedy pamiętam te wszystkie nasze imprezy, to im wiernie towarzyszy, także to jest szczególna radość, że jest z nami. I pana Macieja Grabowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. No i wszystkich państwa serdecznie witam, laureatów, prezesów, menadżerów, wszystkie osoby, które reprezentują tę część polskiej gospodarki. I bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj siedzimy bez masek na razie. Także pierwszy sukces już jest. A jeśli chodzi o inne sukcesy, to z naszej listy wynika, że po raz pierwszy przychody firm, które znajdują się na tej liście, czyli wśród tych 500 polskich firm, przekroczyły 1 bln zł. To myślę, że jest informacja rzeczywiście bardzo dobra i jeszcze świadcząca o tym, z jakim rozpędem rozwijał się polski biznes, polska gospodarka w zeszłym roku. Ale już niestety, jeśli chodzi o wartość wszystkich zgromadzonych tam firm, czyli to jest 370 miliardów złotych, nastąpił spadek, czyli pierwszy objaw, myślę, niestety kryzysu. Myślę, że te wszystkie liczby, cyfry, porównania znajdą państwo w naszym dodatku. Nie zamierzam o tym specjalnie dużo mówić. Powiem natomiast o jednej rzeczy, która wydaje mi się jakoś istotna. To jest rzecz, która wszystkim nam chyba powinna wydawać otuchy, chociaż sytuacja nie jest może wesoła. Nie mówię oczywiście o zbliżającej się, mam nadzieję, że może nie tak do nas inwazji epidemii. Mianowicie o tym, że ilekroć się czyta informacje z naszego regionu, z naszej części świata, to bardzo często Polska pojawia się tam jako lider. I to jest rzecz, za którą myślę, że no, mam nadzieję, że państwo wszyscy powinni być z tego byliśmy dumni, a ja w imieniu i czytelników, i później powinien państwu za to szczególnie podziękować. Bo właśnie dzięki państwa kreatywności, pomysłom, konsekwencji, pracy to jest możliwe. I możliwe jest to, że jeśli, jak wiadomo, Polska, każdy kraj bardzo zabiega o swój dobry wizerunek, o to, jakie miejsce zajmuje w różnych rankingach, o to, jak jest postrzegany. Od tego przecież zależy jego pozycja, od tego zależy to, ile pieniędzy do niego przypłynie, od tego zależy, w jakiejś mierze poziom życia i cała sytuacja kraju. I właśnie dzięki temu, że nasza gospodarka tak, a nie inaczej wygląda, to w tych wszystkich rankingach, zarówno polskich, zarówno w tym, co piszą polskie gazety, jak i w tym, co piszą gazety zagraniczne, w tym te cieszące się największym autorytetem, rzeczywiście wypadamy bardzo dobrze. Sam pamiętam, żeśmy publikowali w Rzeczpospolitej taki przedruk z Ekonomista, chyba w sobotniej gazecie, gdzie tytuł był Polska inna niż jej sąsiedzi. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Udało się w ciągu tych kilku miesięcy, myślę, wbić ludziom podejmującym ważne decyzje dotyczące biznesu, gospodarki, że Polska na tle pozostałych krajów jest, wygląda całkiem dobrze i na tyle, na ile w tym ogólnym kryzysie można sobie dobrze radzić z poradzeniem. I rzecz tutaj właśnie taka uwaga do przedstawicieli rządu. Odbywa się to jednak no, nie do końca, znaczy inaczej, można tę sytuację pewnie jeszcze polepszyć. W tym samym artykule w Ekonomiście było stwierdzone, że wśród krajów w rankingu Banku Światowego, jeśli chodzi o łatwość prowadzenia biznesu, Polska jest tutaj...